Hej, witajcie na kanale Math & Magics. Dzisiaj odcinek 19, a zatem będę Wam wisiał 19 pompek pod koniec tego odcinka w szczytnym celu zdobycia 1000 subskrybentów. No ale ci subskrybenci bardzo powoli tutaj przychodzą, jak mój użytkownik, jeden z pierwszych subskrybentów w Piszczu, zauważył i się zaniepokoił, tak samo jak również ja, dlaczego tak powoli subskrybentów tutaj przybiera. Dlatego zobaczyłem na internecie, co ludzie robią, żeby na przykład zdobyć nowych subskrybentów. Są różne kanały, różne tematy. No i jednym z takim czegoś, co nie potrafię wyjaśnić, oprócz tego, że na przykład ktoś ogląda, jak inni ludzie grają w gry komputerowe, inną rzeczą jest, jak ludzie rozpakowywują nowe rzeczy, które do nich przyszły i w ten sposób nabijają subskrybentów. I mają ich naprawdę setki, tysięcy i miliony, zwłaszcza tutaj w amerykańskim YouTubie. Nie wiem, jak jest w polskim, czy to są też takie kanały, gdzie ludzie sobie kupują tam jakieś telefony, rozpakowywują, puszczają na YouTube i ludzie to pokazują. Ludzie to oglądają. Ja właśnie otrzymałem moją nową zabawkę, którą jest ta oto Affinia 800+, drukarka 3D. No i w celu zdobycia subskrybentów na ten kanał będę ją dla Was rozpakowywał, będę ją testował i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może się uda zdobyć paru nowych subskrybentów, a będę do Was nadawał z tego pokoju. Nie wiem, co to jest za pokój. Taki mi przydzielono tutaj w koledżu, gdzie pracuję, gdzie uczę matematyki. Chyba jakieś tutaj cmentarzysko teleskopów. No, ostatnio oglądaliście odcinek o tym, jak Eratosthenes znalazł obwód Ziemi. Eratosthenes. Ja przez całe życie mówiłem Eratosthenes i ktoś mnie tam poprawił. Dzięki bardzo. Człowiek się uczy całe życie. Musiałem 3 razy sprawdzać w internecie, czy rzeczywiście ja to źle myślałem, ale to jest Eratosthenes. Zbadał obwód kuli ziemskiej. No i jakby miał taki teleskop, pewnie byłoby mu łatwiej. Tu są jakieś... To jest taka szpula. Wiecie, to jest szpula, zdaje się, 35 mm filmu. A więc co tu jeszcze jest w tym pokoju ciekawym? Tu są jakieś takie... To jest chyba jakiś element od teleskopu, zdaje się, jakiś wizjer. O, tutaj możecie na przykład zobaczyć. Będzie widać, która jest godzina. Także widzicie, za 5/4 czas zaczynać rozpakowywanie mojej drukarki. Nie jest oczywiście moja, należy do koledżu, ale jest ona na moje zamówienie. Nie był to mój pierwszy wybór, co prawda. Był właściwie chyba w drugiej dziesiątce ten wybór, ale no, nie będę darowanemu koniowi patrzył w zęby. Mam to, co mam, z tego się będę cieszył i oczywiście będziemy na niej drukować różne powierzchnie, różne bryły matematyczne i będziemy o nich mówić. Także na kanale Math Magics jest to na pewno powiązane z matematyką, więc to nie jest taki odcinek zupełnie niematematyczny. Ok? Dobra, bierzemy nożyce. I no cóż, ho, 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 Merry Christmas, wesołych świąt. Od razu na wstępie instrukcja obsługi. Do tego akurat chyba przeczytam instrukcję obsługi. Nie jest to na pewno sofa z IKEA. Tu jest, zdaje się, kabel zasilający. To jeszcze, nie wiem, co to jest, wydaje mi się, że są to płytki, na których będą obiekty drukowane. Zawsze podnoście nogami, nie plecami. To jest dobra rada od sztangistów. Proszę bardzo, pamiętajcie, że uczymy się też angielskiego. Remove me, czyli pozbądźcie mnie. Okej, pozbywam się. O, to jest, zdaje się, szpula plastiku. Dają, bardzo fajnie, przyda mi się do testowania i do pierwszych moich wydruków. Tutaj jakieś obcążki, pewnie do odrywania tych takich plastikowych glutów, które tam czasami powstają przy drukowaniu. A to jest jakaś szpachla pewnie do odrywania właśnie wydruków od deski, na której się drukowało. Fajnie, że to dodają. Zasilacz. O, proszę bardzo, rękawiczki.
To jest chyba jakiś taki wydruk ich, który zrobili. Nie wiem do czego, to zobaczymy zaraz, do czego to może służyć, ale wydaje się, że wydrukowane właśnie na takiej drukarce parę dodatkowych kluczy, mniejsze, większe, no i taki sześciokątny, parę takich klipów, zobaczymy do czego się przydadzą. No i to jest ważna rzecz, to jest, słuchajcie, jet, to jest ta końcówka, z której będzie się wydostawać plastik, no i ona jest tutaj bardzo ważna. Fajnie, że mamy zapasową. Ok, teraz instalujemy tą podstawkę tutaj. I teraz czas, żeby zainstalować plastik. Ok, jeżeli wszystko dobrze robię, to plastik powinien przejść w tej tubie właśnie, więc dajmy temu chwilkę. To jest dosyć długi kabel. Ok. Szpula kręci się w miarę lekko, plastik wychodzi, więc wydaje mi się, że dobrze to zainstalowałem. Czas to zamknąć. I kolejny krok. Ok, podłączamy teraz do kontaktu, czyli potrzebujemy zasilacz. Aha, a to jest tak jakby dodatkowa tutaj osłonka na tą szpulę z plastikiem. Nie wiem, po co mi dodatkowa. Czy one się czymś różnią w ogóle? Trochę się różnią. A to może jest na jakiś, jest trochę, ta jest trochę taka grubsza, więc może jest na jakiś grubsze szpulę plastiku. No a tak czy inaczej, to jest tutaj bardzo takie fajne wykończenie magnetyczne, dlatego tak łatwo tutaj odchodzi. To też jest tutaj magnetyczne. Włączyłem z tyłu zasilanie, już tutaj coś się mieni. No dobra, skoczę po laptopa i jedziemy dalej. Ok, już ściągnąłem z internetu Affinia Studio, czyli software właśnie do tej drukarki. Już jest tutaj włączona, już nam oddycha. No i zobaczmy, jak nam łatwo pójdzie tutaj ta kalibracja i to ustawienie. Ok, jakaś inicjalizacja już jest zaczęta, teraz należy skalibrować, czyli autopoziomowanie. Sprawdzimy, o co z tym chodzi. Tutaj widać, jak platforma właśnie się podnosi do tego, do tej takiej blaszki i w ten sposób się kalibruje. Cała ta platforma. O. Teraz widać lepiej. I tak już w wielu punktach po całej szerokości i długości platformy do drukowania właśnie taka kalibracja się odbywa. Ok, nie pozostało nic innego, jak przetestować naszą drukarkę, czyli załadujmy tutaj jakiś plik. Ok, stało się, skończyło się drukowanie. Zobaczmy, co z tego wyszło. Ale bardzo jest gorąca tutaj ta platforma. Oto był plan. Miał wyglądać mój pierwszy wydruk w ten sposób. To jest ten Affinia software, bardzo prymitywny. Naturalnie tak to często jest, że te software od drukarek są prymitywne, a później już są oczywiście lepsze już programy komputerowe od, no na przykład jak AutoCAD do projektowania w 3D. A to jest już ten wydruk, sami widzicie, wyszło w ten sposób, to jest, był bardzo szybki wydruk, nie całą godzinę trwał, także zrobiłem to na słabej jakości.
Po prostu chciałem zobaczyć, jak to wszystko działa, więc tutaj napis dobrze wyszedł. Tutaj wyszedł, ale na pionowej ścianie już napis nie wyszedł. Też miało być napisane tutaj 100 mm, no i literka Z, ale to nie wyszło. Tak jakby jakaś kalibracja w pionowej, tak jakby kalibracja po prostu nie była tutaj skończona. Kilka może słów o tym wydruku. No, musiałem tutaj pomalować to, bo nasza drukarka nie drukuje w różnych plastikach, chociaż taką bym chciał, taką zamówiłem, na taką właśnie nalegałem, ale dali mi taką, która obecnie drukuje tylko w jednym kolorze. Są też drukarki, które drukują w drewnie, znaczy w drewnie. One mają taki miks plastiku i takiego pyłu drewnianego, chyba z tartaków zabierają czy skądś, i na takim właśnie stopie drukują, no i to później można szlifować, tak jakby coś z drewna zrobić. Jest taka czeska drukarka, która drukuje w czterech kolorach. Jest taka drukarka, która drukuje struktury i te podtrzymanie, taki support, co się nazywa, żeby podtrzymywać jakąś tam strukturę 3D, wrzuca się do wody, ona się rozpływa i później cała figura czy cała zabawka jest już bez tego supportu. Także jest jeszcze polska taka drukarka, bardzo dobrej jakości, no ale niestety, albo stety, nie będę narzekał, mam Affinię i do tego kanału, do tego, co mi będzie potrzeba, to na pewno wystarczy, bo będzie, że będziemy tutaj drukować bryły. A nawet tak detaliczne nie będzie mi to aż tak bardzo potrzebne, ale przypominam, to jest na najniższych ustawieniach, to jest wydruk na najsłabszych ustawieniach, więc no nie będziemy narzekać, chyba jest dobrze, prawda? No to cóż, kochani, słowo się rzekło, 19 odcinek, 19 pompek, w szczytnym celu 1000 subskrybentów do setnego odcinka. Zapisujcie się na kanał, dzielcie się kanałem i w przyszłym odcinku już zrobimy coś matematycznego, ok? I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście. A nie wiem jeszcze, jak długo za jednym razem wszystkie zrobię. Na razie dzięki za oglądanie samego końca. Trzymajcie się. Cześć.